10 dobrych dyktatorów. Zazwyczaj mówi się o złych dyktatorach, którzy sprowadzali na świat wojny i ubóstwo. Są jednak tacy, którzy próbowali rządzić sprawiedliwie i uczciwie. Co prawda nie zawsze im się to udawało, ale ich poczynania oficjalnie uchodzą za pozytywne. Poznajcie właśnie takich 10 dobrych dyktatorów. Józef Tito. Chorwacki przywódca Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii od 1945 roku aż do swojej śmierci, czyli 1980 roku. Najmłodszy sierżant armii austro-węgierskiej, poważnie ranny i pojmany przez wojska Imperium Rosyjskiego w trakcie I wojny światowej. Od 1939 do 1980 roku sekretarz generalny, a następnie przewodniczący prezydium Ligi Komunistów Jugosławii. Od 1941 do 1945 również przywódca partyzantki jugosłowiańskiej. Tito był głównym architektem II Jugosławii, Federacji Socjalistycznej istniejącej w okresie od 1943 do 1992 roku. Był jednym z założycieli Kominformu, choć wkrótce jako jedyny członek sojuszu sprzeciwił się hegemonii Związku Radzieckiego. Zwolennik niezależnej drogi do socjalizmu. Racjonalna polityka niezaangażowania i współpracy z obydwoma blokami okresu zimnej wojny zaowocowała wielkim boomem gospodarczym lat 60. i 70. Jego śmierć doprowadziła do wzrostu napięć między republikami Jugosławii, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu kraju w 91 roku. José Eduardo dos Santos, angolski polityk w latach 1979-2017, prezydent Angolii, przewodniczący Rady Rewolucyjnej. W młodości stał się wojującym nacjonalistą. W 1961 roku dołączył do niepodległościowego ludowego ruchu wyzwolenia Angolii MPLA. W latach 63-66 został wysłany przez MPLA na studia do Moskwy, na których uzyskał dyplom inżyniera. Do Angolii wrócił w 70 roku i wziął udział w walkach o niepodległość. Uczestniczy w operacjach militarnych w obszarze Cabindy. Był częstym przedstawicielem ruchu niepodległościowego na forum międzynarodowym. Po śmierci lidera MPLA, Agostino Neto, we wrześniu 1979 roku dos Santos został przewodniczącym tej partii i prezydentem Angolii. Stanął jednocześnie na czele rządu i Rady Rewolucyjnej. Jego rządy charakteryzowały się stopniowym odejściem od marksizmu i wprowadzaniem lepszych relacji z Zachodem. W 90 roku zrezygnował z marksizmu, a rok później przyjął wolny rynek jako doktrynę gospodarczą. W 91 roku wprowadził system wielopartyjny i podpisał porozumienie pokojowe z opozycyjną partyzantką, kończąc tym samym trwającą od 75 roku wojnę domową. Jest to ojciec Izabeli dos Santos, najbogatszej kobiety Afryki. Ponadto na kanale Światowa Historia znajdziecie serię filmów, czy też jeden długi film zatytułowany Dekolonizacja Afryki. Tam dość sporo jest powiedziane właśnie o Angolii oraz o samym dos Santosie. Julius Nyerere. Polityk tanzański w latach 64-85, prezydent Tanzanii, a wcześniej Tanganiki, twórca państwa tanzańskiego, ideolog afrykańskiego socjalizmu, sługa Boży Kościoła katolickiego. Choć był przyjmowany przez rodaków entuzjastycznie i jest uważany za narodowego bohatera Tanzanii, jego polityka nie przyczyniła się do pobudzenia gospodarki. W chwili ustąpienia Nyerere z urzędu w 1985 roku Tanzania w dalszej mierze pozostawała krajem ubogim. Niemniej jednak prezydentowi udało się osiągnąć jedne z najważniejszych wskaźników alfabetyzacji w Afryce, wyeliminować nierówności oraz zapewnić stabilność polityczną. Po ustąpieniu z urzędu prezydenta pozostawał przewodniczącym Partii Rewolucji. Z funkcji zrezygnował w 1990 roku. Od tamtej pory nie angażował się politycznie, pełnił funkcję męża stanu i regularnie uczestniczył jako arbiter w rozwiązywaniu międzynarodowych kryzysów, m.in. w Burundi i Rwandzie. Zmarł w 1999 roku, a w 2006 roku Watykan ogłosił początek procesu beatyfikacyjnego. Nyerere. Hugo Chavez, wenezuelski wojskowy polityk, socjalistyczny przywódca zamachu stanu z 92 roku, w latach 99-2013 prezydent Wenezueli. Był także przywódcą ruchu rewolucyjnego zwanego rewolucją boliwariańską. Urodził się w rodzinie robotniczej, po ukończeniu Akademii Wojskowej brał udział w walkach z leninowskimi rebeliantami i został awansowany na stopień oficerski. Szybko stał się krytykiem panującego w Wenezueli systemu politycznego i założył tajny boliwariański ruch rewolucyjny.
1992 roku zorganizował nieudany zamach stanu, za który został uwięziony. Po wyjściu na wolność utworzył ruch Piątej Republiki, a w 1998 roku został wybrany na prezydenta kraju. Początkowo prowadził politykę gospodarczą zbliżoną do trzeciej drogi, jednak po wymierzonym w jego rządy zamachu stanu w 2002 roku przyjął socjalistyczny kurs w gospodarce. W trakcie kolejnych kadencji wprowadził misje boliwariańskie, rady komunalne, przeprowadził reformę rolną, nacjonalizację wielu kluczowych gałęzi przemysłu oraz wspomagał budowę spółdzielni. Dzięki funduszom pozyskanym z ropy naftowej zwiększył wydatki publiczne na opiekę zdrowotną i edukację. O jego administracji udało się znacznie zmniejszyć ubóstwo. Na arenie międzynarodowej zawiązał sojusz z rządami Kuby, Boliwii, Ekwadoru i Nikaragui. Z jego inicjatywy utworzone zostały organizacje takie jak Unia Narodów Południowoamerykańskich czy Bank Południa. Gdy był u kresu życia w 2013 roku, wyznaczył na swojego następcę Nicolasa Maduro, który pięknie z wielką pompą zniszczył wszystko, co Chavezowi udało się wybudować, a następnie doprowadził do upadku Wenezueli. Fidel Castro, kubański rewolucjonista, polityk i adwokat, przywódca rewolucji kubańskiej, faktyczny przywódca Kuby w latach 1959-2008. Po przejęciu władzy na Kubie przez Fulgencio Batistę w marcu 1952 roku, czyli przejęciu władzy przez jednego z najokrutniejszych dyktatorów w historii Ameryki Południowej, Fidel Castro rozpoczął działalność antyrządową. W 1953 roku poprowadził grupę rewolucjonistów do ataku na koszary wojskowe Moncada w Santiago de Cuba. Aresztowany i skazany na 15 lat więzienia, w 1955 roku wypuszczony w ramach amnestii. Następnie trafił do Meksyku, gdzie sformował ruch 26 lipca i w 1956 roku z grupą rewolucjonistów, m.in. Raúlem Castro, Camilo Cienfuegosem i Ernesto Che Guevarą, wylądował na południowo-zachodnim wybrzeżu Kuby. Na miejscu przedostał się do góry Sierra Maestra, gdzie rozpoczął antyrządową rewolucję. W styczniu 1959 roku wkroczył do stolicy kraju i ogłosił się naczelnym dowódcą sił zbrojnych, a także premierem. Jako faktyczny przywódca kraju przeprowadził reformę rolną, nacjonalizację obcego kapitału, co przyczyniło się do zerwania relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Od tamtego czasu Kuba zacieśniała relacje ze Związkiem Radzieckim, od którego otrzymała pomoc gospodarczą i wojskową. Prowadził politykę eksportu rewolucji, realizowaną m.in. przez ekspedycje kubańskich jednostek wojskowych do Angolii, Etiopii i Zairu. Po chwilowej liberalizacji polityki gospodarczej w połowie lat 70. i kryzysie społeczno-politycznym nastąpiło ponowne zaostrzenie kursu w polityce wewnętrznej. Wyzwolił Kubę od okrutnych rządów Fulgencio Batisty i mimo, że posiadał w swojej karierze dość niechlubny okres, w którym wprowadził reżim, to wycofał się z niego, między innymi liberalizując społeczeństwo kubańskie. Miguel Primo de Rivera, hiszpański wojskowy generał dywizji, po dokonanym zamachu stanu dyktator Hiszpanii w latach 1923-30. Pochodził z wojskowej rodziny. Po objęciu władzy Primo de Rivera wprowadził rządy silnej ręki, zaprowadził cenzurę i zdelegalizował wszystkie partie poza założoną przez niego Hiszpańską Unią Patriotyczną. Zarazem jednak junta de Rivera okazała się stosunkowo liberalna i w rezultacie została poparta przez szereg partii, w tym Partię Socjalistyczną oraz Związki Zawodowe, które utrzymywały swoje poparcie aż do czasu pogorszenia się wyników gospodarczych. Rządy de Rivera walczyły z bezrobociem, prowadząc szeroko zakrojony program robót publicznych, jednak szybki wzrost inflacji doprowadził do załamania się gospodarki. Z powodu gospodarczej klęski i narastającej opozycji w 1930 roku ustąpił ze stanowiska i wyjechał do Paryża. Zmarł tam na cukrzycę 2 miesiące później. Sukarno, pierwszy prezydent niepodległej Indonezji. To właśnie on ogłosił niepodległość Indonezji po wycofaniu się Japonii z terenów tego państwa. Sam oczywiście ogłosił siebie prezydentem. Prowadził Indonezyjczyków do stawienia oporu holenderskim siłom kolonialnym, a następnie próbował zjednoczyć ludzi różnych etnicznie, kulturowo i religijnie, oczywiście bez rozlewu krwi. Po chaotycznym okresie demokracji parlamentarnej Sukarno ustanowił autokratyczny system zwany demokracją kierowaną, który z powodzeniem zakończył niestabilność i rebelie, które zagrażały państwu. Jamal Nasser, egipski oficer i polityk, prezydent Egiptu sprawujący władzę w latach 54-70.
Kończył studia w Królewskiej Akademii Wojskowej. Za rządów Nassera w Egipcie wdrożony został program reformy społecznej ukierunkowany na budowę socjalistycznego i egalitarnego społeczeństwa. Przeprowadzona została reforma rolna oraz nacjonalizacja największych przedsiębiorstw prywatnych. W 1956 roku Nasser znacjonalizował kanał Suezki. W polityce zagranicznej Nasser porzucił krótko po rewolucji kurs proamerykański i związał się ze Związkiem Radzieckim. Wystartował także przeciwko Izraelowi. W 1967 roku wszczął z nim wojnę, która zakończyła się klęską Egiptu. Po tym wydarzeniu prezydent podał się do dymisji, jednak wrócił na urząd po masowych manifestacjach poparcia dla swojej osoby. Nasser dążył także do zapewnienia Egiptowi przywództwa w świecie arabskim. Zmarł w 1970 roku. Józef Klemens Piłsudski, polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu. Bohater walk o niepodległość, pogromca bolszewików spod Warszawy, pierwszy marszałek polski, komendant. Dyktator, który przejął władzę w wyniku zamachu stanu w 1926 roku. Myślę, że postaci nie trzeba przedstawiać. Troszczył się o dobro Polski, nieco wprowadził różnego rodzaju ograniczeń, m.in. otworzył Berezę Kartuską, gdzie znajdował się obóz odosobnienia, jednakże finalnie rządy Józefa Piłsudskiego można uznać na plus. Najlepszy dyktator w historii, Juan Perón. W 1946 roku zwyciężył w wyborach prezydenckich w Argentynie. Kampanii wyborczej towarzyszyła fala represji przeciwko liberalnej opozycji. W 1947 roku tworzył partię peronowską, głoszącą program sprawiedliwości społecznej i tzw. peronizmu. W czasie prezydentury tworzył państwo opiekuńcze, oparte na wizji korporacjonizmu w faszystowskim wydaniu. Zwiększył ingerencję państwa w gospodarce i wprowadził do niej elementy socjalizmu. Znacjonalizował koleje, banki, sieć telefoniczną, część zakładów przemysłowych i flotę handlową. Finansował roboty publiczne i zwiększył wynagrodzenia dla robotników. W polityce zagranicznej zajmował stanowisko antybrytyjskie i antyamerykańskie. W 1949 roku zmienił konstytucję. Nowa zwiększyła uprawnienia prezydenta i pozwoliła mu na autorytarne rządy. W 1951 roku uzyskał reelekcję. W 1953 roku zniósł swobodę zrzeszania się pod naciskiem działających terrorystów. Obalony w 1955 roku przez wojskowy zamach stanu, jednakże przywrócony na stanowisko w wyniku oczywiście wyborów legalnych. Ludzie go chcieli, był 3 razy prezydentem, 20. wiceprezydentem, 29. prezydentem i 41. prezydentem. W czasie ostatniej prezydentury prezentował wiele bardziej prawicowe poglądy. Na początku 1974 roku znalazł się w stanie gospodarczej zapaści. Reakcją Perona na kryzys były kolejne zagraniczne pożyczki. Niestety nie poradził sobie z chorobą, śmiercią ukochanej żony Ewy Peron, no i oczywiście działalnością terrorystów. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!